Cześć! Dziś spontanicznie stwierdziłam, że zrobimy nową serię, jeśli się Wam oczywiście spodoba. Akurat właśnie jestem teraz w trakcie robienia sobie makijażu, będę używać kilku nowości kosmetycznych, które się u mnie pojawiły i stwierdziłam, że w sumie mogę Wam od razu na bieżąco je pokazać, żebyście razem ze mną mogły je przetestować lub zobaczymy, jak one się będą sprawdzały w ciągu dnia i tak dalej, czyli normalna rzecz, którą ja robię prawie na co dzień. I dziś będę testować trzy produkty. Dwa są marki SinSkin i jeden z Becca. Może najpierw zacznę od tego pudru z Becca. To jest puder, który jest bardzo specyficzny, innowacyjny według mnie, dlatego że on ma 50% wody w sobie i on bardzo dziwnie zachowuje się na skórze, ale o tym jeszcze Wam opowiem zaraz, jak będę nakładać. I jeszcze go otworzę, poczekajcie. I tutaj się go otwiera do góry. Mamy siateczkę, co mi się bardzo podoba zawsze w pudrach. Nie wiem, czemu kamera przekłamuje, ale on na żywo jest bardziej brzoskwiniowy, nie jest aż tak żółty. Niestety, przez co delikatnie przyciemnia podkłady, tym bardziej przy jasnych karnacjach, ale naprawdę jest niesamowity na skórze. Raz go już używałam, więc to nie jest moje pierwsze użycie. Natomiast no, koniecznie chciałam Wam go pokazać, bo jest bardzo ciekawy. To. Druga rzecz, którą będziemy dzisiaj testować, to jest róż mineralny, marka SinSkin. Tę markę możecie, może to odłożę, tę markę możecie znaleźć w Rossmanie. I to jest odcień 032 Loft. I tak on wygląda. Jest to róż rozświetlający. Bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o odcień. Ja takie lubię. Tak ten róż tutaj wygląda. I kolejna rzecz z tej marki to pomadka. Jest to pomadka, która widzicie ma być wodoodporna, ma mieć mocne krycie. Jest to odcień 512. Bardzo mi się podoba ten odcień. I tak ona wygląda. A więc jak już znamy produkty, które będą testowane, to przechodzimy do makijażu. Dziś jest akurat jasno w ciągu dnia, więc nie używam lamp, jest to światło dzienne i myślę, że takie światło jest najlepsze. Biorę duży pędzel, on jest chyba już niedostępny, jest to Glam Brush SS1. Nakładam sobie tego pudru trochę. W ogóle jeśli chodzi o ten puder, on ma w sobie 50% wody i on jest tak specyficzny. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć przez kamerę, dotknąć, ale gdy nakładamy ten puder na twarz, to mamy wrażenie, jakbyśmy spryskiwały sobie twarz mgiełką. To jest tak niesamowite uczucie. Taki wilgotny puder. Takiego efektu jeszcze nigdy nie miałam zupełnie. I powiem Wam, że ten puder naprawdę pięknie utrwala makijaż. To jest tak przyjemne, to jest taka bryza wody. Nie no, to jest nie do opisania, po prostu efekt niesamowity. I też nałożę sobie ten puder pod oczy. Oj, korektor mi się już bardzo, bardzo zebrał w zmarszczkach. Ale ten puder jest naprawdę innowacyjny, jest zupełnie coś innego. I co mogę powiedzieć o tym pudrze na tę chwilę, to to, że jedyny minus, jaki w nim widzę, to taki, że trochę przyciemnia podkład i staje się on troszkę bardziej brzoskwiniowy, ale w taki minimalny sposób. Natomiast ja to jednak widzę. Właśnie przy jasnych karnacjach będzie to bardzo widoczne. Szkoda, że nie jest bardziej beżowy, tak jak wcześniej wspomniałam. Ale efekt, jaki daje na skórze, to jest coś niesamowitego. On jest taki, wiecie co, ten puder tak pięknie wtapia się w skórę, że nie widać tej pudrowości, on nie osiada na twarzy, tylko jakby pięknie wtapia się w tę skórę. Tak samo jak dzieje się w przypadku mgiełek, którymi spryskujemy sobie twarz. To jest właśnie ten sam efekt. Coś niesamowitego po prostu. Ta skóra wygląda taką miękką, wygładzoną, no bardzo, bardzo mi się podoba. I dobrze, już zostawiamy puder, przechodzimy teraz do różu. Tak wygląda ten róż w opakowaniu. Widzicie, jak się pięknie mieni. Zobaczymy, jak będzie na policzkach. Więc jest to róż rozświetlający. I jeśli na przykład nie lubicie używać rozświetlaczy na co dzień, a chcecie, żeby skóra była bardziej promienna, to myślę, że takie róże właśnie super się sprawdzają. Na razie nakładam go troszkę tylko, bo nie wiem zupełnie, ile go trzeba nakładać, bo nie chcę przesadzić. No, rozświetlający jest mocno. O, widać go, tak. Jest widoczny i kolor, i też widać rozświetlenie. No, fajnie wygląda. Bardzo ładnie ożywia skórę. Muszę przyznać, że jest tu mocno napigmentowany róż. Myślałam, że będzie bardziej błyszczący. Tak jak jest w przypadku, teraz Wam pokażę różu, który ja bardzo lubię. Jest to róż z Benefit, Koralista. Tutaj ten róż ma sporo takiego rozświetlenia, ale ten kolor nie jest aż tak mocno widoczny. W przypadku tego różu kolor jest zdecydowanie intensywniejszy.
ale jej blask też jest widoczny i mocny. I on się błyszczy na taki złoto-różowy, wiecie? Coś takiego. Ale pięknie wygląda. Ostatnia rzecz, która została mi w dzisiejszym teście i później wrócę sobie do dokończenia makijażu, bo jak widać jeszcze brwi nieskończone, to pomadka. Uhu! Jak ona jest napigmentowana. No, jest. Jest moc. Jest bardzo kremowa, bardzo łatwo sunie po ustach. Przypomina mi trochę te kredki z Golden Rose, jest to Matte Lipstick Crayon, ale ta kredka jest bardziej kremowa podczas nakładania i jest jeszcze mocniej napigmentowana. Teraz po chwili czuję, że ta pomadka zaczyna zastygać, ale nie w taki, wiecie, bardzo mocny sposób, nie robi się skorupa. Jest nadal bardzo komfortowa, nie lepi się. Jak na razie jestem bardzo na plus. Zobaczymy, jak będzie z trwałością. Oczywiście odezwę się do Was. Idę dokończyć makijaż i do zobaczenia za jakiś czas. Jeszcze zapomniałam wspomnieć w filmie, że do tej pomadki dołączona jest temperówka, także na duży plus. I z tego, co wyczytałam tutaj na opakowaniu, to ta pomadka ma się trzymać do 6 godzin, jednocześnie nie wysuszając ust. Wracam do Was po ponad 6 godzinach, właściwie 6,5 godziny minęło od ostatniego pokazania się. I jeśli chodzi o pomadkę, to jak widać, no już zjadło się dość mocno. Po jakichś 3 godzinach mniej więcej zaczęła się zjadać dość mocno wewnętrznej części ust. Piłam oczywiście herbatę, później jadłam burgera i w sumie ten burger najbardziej załatwił tę pomadkę. Więc jeśli chodzi o jakość tej pomadki, jest ok, ale jest do poprawy, tak? Po jakimś jedzeniu mocniejszym zdecydowanie trzeba poprawić wewnętrzną część ust. Więc porównałabym ją dość mocno do tej pomadki, tej pomadko-kredki z Golden Rose, którą Wam pokazywałam wcześniej. A jeśli chodzi o puder, to bardzo ładnie cały czas twarz wygląda, nie świeci się jakoś super mocno. Bardzo fajny jest ten puder pod oczy, bo nie obciąża tej okolicy, nie jest zbyt wysuszona, a jednak ten korektor trzyma się na miejscu spokojnie, calutki czas, nic się mi nie zebrało tutaj pod oczami, także naprawdę pod oczy bardzo fajny puder. A jeśli chodzi o ten róż, czy w świetle dziennym też widać go. Dość mocno go widać, ale cały czas wygląda ładnie, podoba mi się, naprawdę pigmentacja jest o dziwo bardzo mocna, jeśli chodzi o kolor i ładnie się błyszczy, no mi się bardzo podoba, patrzę teraz w podgląd, jak to wygląda, no i podoba mi się. Dziś jest już drugi dzień, ale chciałam jeszcze podsumować tę pomadkę, bo tak później stwierdziłam wieczorem, że chyba jednak nie do końca ona spełnia oczekiwania, bo na opakowaniu było napisane, że będzie się trzymała do 6 godzin, i powiem Wam, że tak naprawdę tak dobrze trzymała się około 3 godzin, czyli tak klasycznie jak normalna pomadka. Więc w sumie stwierdzam, że jest taka ok, ale nie ma niczego nadzwyczajnego w tej pomadce. Nie jest jakoś super trwała, no bo jednak coś zjemy, napijemy się, to już się, wiecie, wyciera wewnętrznej części ust i trzeba ją poprawić. Więc w sumie, no po tych 6,5 godzinach tak naprawdę nic już prawie nie miałam, a to jest normalne, że po tylu godzinach będzie się coś jadło. Więc w sumie jest ok, jest komfortowa, ale trwałość nie jest jakaś super zadowalająca. Ale jeśli chodzi o puder, to naprawdę bardzo Wam go polecam. Jedynie ten minus jest taki, że może przyciemniać podkład, także tu jest naprawdę taki jedyny minus, który widzę w tym pudrze. Teraz go używam codziennie, po prostu mam chęć używać tego pudru. Mam nadzieję, że już niedługo będzie dostępny w Sephorze. No po prostu to jest tak przyjemne, to jest tak przyjemne używanie tego pudru i tak pięknie wygląda na skórze, bardzo naturalnie. Jestem przekonana, że cery suche będą zachwycone tym pudrem. I co jeszcze było? Aha, ten róż. Róż, tak jak wspominałam, bardzo polecam, bardzo fajnie się sprawdza, właśnie tego mam. Naprawdę bardzo przyjemny, jeśli lubicie róże na policzkach, to jak najbardziej fajny pigment, bardzo ładnie wygląda i ja jestem jak najbardziej na tak. Także to tyle, jeśli chodzi o ten film. Dajcie koniecznie mi znać, czy taka forma trochę vlogowa Wam odpowiada, czy chcecie więcej takich testów, nowości. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia, cześć!